Są zawody rozwijające się, jak na przykład te związane z informatyką, ale są też takie, które powoli zanikają. Należy do nich zawód zduna. Korzenie tego zawodu sięgają średniowiecza, przy czym pierwotnie stawianiem pieców i wypalaniem kafli zajmowali się garncarze. Dopiero kiedy standardowym wyposażeniem domów i mieszkań stały się piece i kominki, pojawiły się pierwsze cechy zdunów. Złote czasy tego zawodu dawno już minęły, ale ostatnio, z uwagi na modne ogrzewanie naturalne, zdun znowu wraca do łask. Zdun powinien być dokładny, wytrwały, posiadać zdolności manualne i wytrzymałość na niewygodne pozycje, w których z pewnością przyjdzie mu pracować. Z zawodu wykluczają niesprawność ruchowa, wady wzroku, alergie i choroby skóry, choroby układu oddechowego i krwionośnego. Zdun ma jedną kwalifikację zawodową – wykonywanie robót zduńskich. Można ją uzyskać w zasadniczej szkole zawodowej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i poszerzać w trakcie praktyk. Zdun może poszukać pracy w przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych, w zakładach rzemieślniczych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Konkurencji na rynku obawiać się nie musi, a popyt na jego usługi stale rośnie. Przyjrzyjmy się teraz pracy tego specjalisty. Byłem młodym chłopakiem, robiłem, jak się mówi, przedwojennym zdunem, przedwojennym murarzem. No i robiłem przy nim jako pomoc. No i przy okazji on mnie uczył i brałem się, bo miałem chęć. No i tak stałem się zdunem. No i jestem po tych kursach, tych zduńskich, murarskich, takich już sobie 30 parę lat w tym zawodzie. Mnie uczył zdun przedwojny i ja dalej te tradycje trzymam. Ten samą przedwojenną. Glina jak plastelina i do tego dodajemy sól, bo to sól to jest, jak to się mówi, pomału wiąże, żeby nie pękało i robi się szkło. Zatrzymywa się cały środek i to wszystko trzyma. I wtedy to jest mocne jak cement. Przychodzę między godziną 7 a 8 do pracy z pomocnikiem. I pomocnik zaczyna mnie wypełniać kafle, docinać kafle i tak dalej. A ja się biorę za robotę. Teraz wsadzam drzwiczki, wsadzam śruby, śruby będę mocował tam w cegły, w szychtę. No i później dalej stawiam te kafle, bo to idą połówki, to już do drzwiczek, docinanie. Pomocy mi docina, stawiam dalej i pomału wiążę cegło w środku. No jadę dalej, jadę do drugich, wyżej, do drugiej dziury, stawiam śruby, też łapię na druty i stawiam w cegłę, tam wszystko murowuję. No jadę dalej. No i raz kaflami, dwa razy kaflami. Raz cegło, raz dwa razy kaflami, raz cegło. Cały środek od razu po kolei jadę, mam dojście. Musi mieć dojście, by na te ceny. No i co szychta kładę druty. Kładę druty, zbrojenie takie kładę, żeby zabezpieczam, pionowe i poziome. Znam takiego jednego z Duna, robił duży piec. I wziął w koło, no tak mi opowiadał, robił w koło siebie, zrobił sobie o tak, nie mógł tego pieca wyleźć. O, musieli go wyciągać. Jakoś tam wyciągnęli. Piec to musi być środek. Muszą być kanały w piecu. W tym piecu to taki to jest piec średni, jest 4 kanały. Piąte palenisko. A czym większy piec, tym więcej kanałów. O. I sobie wziął zamurową piec, później nie mógł wyleźć. Tu trzeba być bez nerwów, bo to jest robota precyzyjna i odpowiedzialna. Popyt jest. A to na razie roboty mam w brud. Mogę nawet jeździć po całej Polsce. Tylko, że nie jeżdżę, bo na tym terenie mam dużo. Na tym terenie mam dużo, że mogę się wyrobić.